Dzień dobry, szanowni państwo, bardzo się cieszę, że możemy się spotkać na kolejnym wykładzie Regionalnego Ośrodka Debaty Międzynarodowej w Toruniu. Dzisiaj będziemy mówić o ostatniej armii Rzeczpospolitej Obojga Narodów. Może to jest temat taki przewrotny, ale chciałbym dzisiaj poruszyć kwestię związaną z oddziałami litewskimi, które współpracowały, które były częścią Wojska Polskiego we wschodniej Rosji na Syberii w latach 1918-1919, a w niektórych przypadkach właśnie ta współpraca była jeszcze kontynuowana do 1920 roku. Szanowni państwo, dlaczego Polacy i Litwini w 1918 roku stworzyli wspólną armię, a sytuacja była dość skomplikowana. Szanowni państwo, właśnie trzeba się cofnąć właściwie do roku 1917-1918, kiedy to z Ukrainy na Daleki Wschód przemieszczał się przez piękne tereny Syberii Korpus Czechosłowacki. Korpus Czechosłowacki był złożony z byłych jeńców armii austro-węgierskiej, którzy dostali się do rosyjskiej niewoli, złożony z Czechów i Słowaków, wzmocniony był Czechami, którzy mieszkali na terenie Rosji, a którzy służyli. I w 1918 roku ten korpus, który liczył około 40 tysięcy żołnierzy, był transportowany do Władywostoku i później miał trafić na front zachodni do Francji. Ale bolszewicy chcieli go rozbroić. Czesi się zbuntowali, doszło do walki i oni opanowali obszar od Władywostoku aż właściwie po Kazań. Walki trwały z bolszewikami. Czesi wiedzieli, że sami tego terenu nie utrzymają. Zwrócili się między innymi o pomoc do tworzących się wówczas na Syberii polskich organizacji politycznych, które stworzyły oddziały wojskowe. I Polacy walczyli wspólnie z Czechami przeciwko bolszewikom. Później nastąpiła jeszcze aliancka interwencja na terenie właśnie Dalekiego Wschodu i Syberii. Podczas tych walk państwo ma ją na przedstawioną mapkę, który właśnie rejonu Ałtaju, jeziora Bajkał, właśnie czyli ta wschodnia Syberia, na tych terenach walczyły właśnie oddziały. Korpus Czechosłowacki, tutaj państwo mają żołnierzy na zdjęciach przedstawiających właśnie żołnierzy czechosłowackich we Władywostoku, pociąg pancerny Orlik. I szanowni państwo, u boku polskich oddziałów zaczęli pojawiać się również Litwini. Dlaczego? Polska kolonia na Syberii liczyła ponad 200-250 tysięcy osób. To byli Polacy uznający się za Polaków, polskiego pochodzenia. Oni współpracowali z mieszkającymi na tym terenie Litwinami. Były różne organizacje, na przykład Związek Polsko-Litewski w Nowonikołajewsku, obecnie Nowosybirsk, czy Sojusz Polsko-Litewski w Irkucku. I to były organizacje, które wywodziły się jeszcze z zesłańców po powstaniu styczniowym. Oni uważali, to znaczy Litwini, że powstanie kiedyś wspólna Rzeczpospolita, tak jak istniała pierwsza Rzeczpospolita do 1795 roku. Ale na początku XX wieku, zaczęły powstawać również organizacje, które nie chciały tego bliskiego sojuszu z Polakami. Powstawały różne organizacje litewskie, które były złożone na przykład z chłopów litewskich, którzy przyjechali na Syberię i tutaj pod wpływem agitacji między innymi księży katolickich uważali, że to wspólne państwo jest niemożliwe do dalszego takiego, czy nie powinno powstać, ponieważ mieli chęć stworzenia, czy taką ideę stworzenia własnego państwa. I szanowni państwo, właśnie z tego powodu
W tym okresie były te dwie różne orientacje, jeśli chodzi o kwestię polską. Szanowni Państwo, bunt Korpusu Czechosłowackiego miał miejsce w maju, czerwcu 1918 roku. Jesienią, latem i jesienią 1918 roku zaczęły powstawać coraz liczniejsze polskie oddziały. Do tych oddziałów zaczęli wstępować również Litwini. Szacuje się, że na przykład w załogach garnizonu Omska i Tomska było około 1000 Litwinów właśnie wiosną 1918 roku. I to wszystko doprowadziło do tego, że ta współpraca coraz bardziej zaczęła być nawiązana. Między innymi Komitet Litewski w Czelabińsku, taka lokalna litewska organizacja, zgodził się na wcielanie poborowych Litwinów do oddziałów polskich. Szacuje się, że wtedy wstąpiło ponad 100 żołnierzy Litwinów do formujących się oddziałów Polski. Zresztą formalna umowa między Komitetem Litewskim, złożonym między innymi z przewodniczącego Gacionisa i sekretarza Makryckisa, również był tam podporucznik Petras Linkiewicius, oni zawarli umowę z Polakami, że będą formowane właśnie oddziały złożone z Litwinów w szeregach Wojska Polskiego. To doprowadziło do tego, że 7. Kompania w 1. Pułku Strzelców, późniejsze właśnie imieniem Tadeusza Kościuszki, była złożona z Litwinów. I te oddziały, między innymi 1. Pułk, wraz z litewską kompanią, wziął udział w listopadzie i grudniu 1918 roku w walkach z bolszewikami. Te oddziały bardzo się zasłużyły i zyskały bardzo duże słowa uznania ze strony między innymi generała Kapela, jednego z dowódców Białej Armii Rosyjskiej. Sytuacja zaczęła się zmieniać w 1919 roku. Tutaj Polacy rozpoczęli formowanie między innymi 5. Dywizji Strzelców Polskich, zwanej później Syberyjską, i ta dywizja była złożona właściwie ze wszystkich oddziałów polskich. Litwini również chcieli stworzyć własne oddziały, ale na przeszkodzie stanęła właściwie większość organizacji litewskich, która nie była chętna formowania wojsk właśnie litewskich w szeregach polskich oddziałów pod polskim dowództwem. Jednak to doprowadziło do tego, że Litwini mieszkający na Litwie, mieszkający na Syberii, byli mobilizowani do armii rosyjskiej. Aby tego uniknąć, oficerowie właśnie litewscy postanowili działać, postanowili porozumieć się właśnie z Polakami. I tacy oficerowie, jak właśnie kapitan już wtedy Petras Linkiewicius, porucznik Jołzas Tomkus, podporucznik Kazys Nawakas, chorąży Wytautas Kazakatit i chorąży Ignas Podgaiskis zwrócili się właśnie do Polaków, ażeby właśnie stworzyć oddziały czy osobną formację litewską w składzie wojsk polskich. I polskie dowództwo na czele z tutaj z pułkownikiem Walerianem Czumą, to był dowódcą wojsk polskich we wschodniej Rosji na Syberii, oraz Kazimierzem Rumszą, dowódcą 5. Dywizji Strzelców Polskich, ale trzeba powiedzieć, że Kazimierz Rumsza pochodził ze Żmudzi, on znał język litewski, on traktował Litwinów jako swoich braci i uważał, że to państwo, które powstanie na gruzach państw zaborczych, złożonych właśnie z ziem polskich, I Rzeczpospolitej, ono się odbuduje i będzie złożone właśnie z Polaków i Litwinów. Sytuacja była taka, że
dzięki umowie z 24 czerwca 1919 roku, właśnie między tymi oficerami a pułkownikiem Czumą, rozpoczęto formowanie odrębnego batalionu litewskiego imieniem Witolda Wielkiego właśnie na Syberii. Ten oddział, na przykład na czapkach, miał symbol narodowy Litwy pogoń. Komenda była wydawana w języku litewskim i ten oddział rozpoczął formowanie. W krótkim okresie czasu, właściwie w ciągu 2-3 miesięcy, osiągnął liczbę prawie 500 żołnierzy uzbrojonych dobrze w broń, między innymi maszynową. I właśnie ta formacja uczestniczyła wspólnie z Polakami w walkach, między innymi z bolszewikami. Sytuacja niestety państwa Białej Rosji, właśnie admirała Kołczaka, państwa kołczakowskiego właśnie we wschodniej Rosji na Syberii była jednak jesienią 1919 roku coraz trudniejsza. Doszło do wygranych bitew przez bolszewików. Alianci zaczęli się wycofywać, między innymi Korpus Czechosłowacki z Syberii, a polska dywizja miała osłaniać ten odwrót. Sytuacja była o tyle ciekawa, o tyle trudna, że Litwini stacjonowali na stacji właśnie, która była na trasie z Nowonikołajewska do Barnału rozłożona na stacji Czerepanowo. To jest 150 kilometrów na południe od Nowonikołajewska. I ci Litwini czuli, że o nich zapomniano. O nich nie zapomniano, po prostu polskie dowództwo było zmuszone osłaniać właśnie odwrót aliantów Korpusu Czechosłowackiego, w tym batalion litewski. Sytuacja była taka dość nerwowa, to wykorzystali między innymi komuniści, którzy znaleźli się w tym batalionie, ażeby wywołać swego rodzaju takie powstanie, bunt, który doprowadził 24 listopada 1919 roku do przejęcia władzy i później do aresztowania oficerów, a niektórych oficerów później wspólnie z bolszewikami oni zamordowali. Między innymi zginął właśnie jeden z oficerów na wakans, później jeszcze kilkunastu innych, którzy nie chcieli przystać do bolszewików. Batalion litewski, który przeszedł do bolszewików, później służył jako batalion w 312 Pułku Piechoty Armii Czerwonej. Ci żołnierze, którzy tam trafili, nie chcieli dalej walczyć, dlatego spowodowano, że ci żołnierze trafili do batalionu roboczego, który między innymi później pilnował jeńców z 5. Dywizji Strzelców Polski. I ta sytuacja była bardzo, bardzo niezręczna dla dużej części żołnierzy litewskich, którzy wcześniej wspólnie walczyli z Polakami przeciwko bolszewikom. Tak naprawdę z tego batalionu, później batalionu roboczego, tylko niektórzy Litwini, komuniści wstąpili do Armii Czerwonej, a większość albo została zdemobilizowana, albo uciekła i dostała się na teren niepodległej Litwy. Trzeba pamiętać, że jeszcze w 1920 roku polskie przedstawicielstwa dyplomatyczne we Władywostoku czy w Mandżurii jeszcze pomagały uciekającym Litwinom właśnie z formacji Armii Czerwonej przedostać się do portów, a później ewakuować się właśnie przez Ocean Indyjski, Kanał Suezki do Litwy. Szanowni Państwo, można powiedzieć, że tak naprawdę ten batalion litewski, który był formowany w Nowonikołajewsku wspólnie z 5. Dywizją Strzelców Polskich, on był częścią składową właśnie polskiej dywizji,
tak naprawdę, można powiedzieć, był traktowany nawet przez niektórych jako gwardia pułkownika Rumszy, taki pewny oddział, na który no, zawsze było uzbrojenie, zawsze żywność. I ten oddział, ta wspólna walka Polaków i Litwinów przeciwko bolszewikom właśnie w 1919 roku na Syberii, można powiedzieć, że była ostatnim przykładem współpracy militarnej na taką skalę między Polakami a Litwinami i można powiedzieć, że ta armia polska na Syberii była tak naprawdę ostatnią armią Rzeczpospolitej Obojga Narodów. To wszystko właśnie zakończyło się no, w 1919 roku. Tutaj Państwo mają przedstawionego kapitana Petrasa Linkiewiciusa Linkusa, dowódcę batalionu litewskiego na Syberii. On później był działaczem politycznym, między innymi burmistrzem miasta Szawle na terenie Litwy, a jego żona dostarczyła właśnie sztandar tego batalionu właśnie do Kowna. On później był eksponowany właśnie w Muzeum Armii Litewskiej w Kownie. Szanowni Państwo, to jest taka krótka historia dotycząca właśnie tego batalionu, tej wspólnej armii i tej współpracy. Niestety już właśnie pod koniec 1919 roku, kiedy zaczęły docierać informacje o konflikcie polsko-litewskim, o Wileńszczyznę, no, te stosunki troszeczkę polsko-litewskie na Syberii zaczęły się psuć. Ale do tego momentu ta współpraca była bardzo dobra. Polacy i Litwini wspólnie radzili sobie w tych trudnych działaniach, w trudnej sytuacji. Dziękuję bardzo za wysłuchanie tego referatu, tego mojego krótkiego właśnie wystąpienia. I szanowni Państwo, mam nadzieję, że będziemy pamiętać o polsko-litewskiej współpracy militarnej na Syberii, we wschodniej Rosji, Dalekim Wschodzie w latach 1918-1920.